Cześć, z tej strony Chłopcy z 2000, a dzisiaj mam dla was karty z LEGO Ninjago serii 6. Mam trzy takie paczki kart oraz dwie takie unikatowe złote karty. Te dwie pochodzą z magazynów z dzikusami, takich wolę nazywać, oraz karty z poprzedniego openingu magazynów, recenzji. W środku, jak tutaj piszą już od góry, mamy 5 kart, z czego łącznie mamy 252 karty, w których jest karty podstawowe, 93 karty postaci, 36 kart akcji, 16 kart zasadzek, 18 kart pojazdów, a nie kart zasadzek, jest 18, 27 kart puzli. Oraz mamy karty specjalne, 14 kart holograficznych, 18 kart mega stworów, 13 kart wyspiarskich, 3 karty Shintaro, jedna co w czwartej saszetce, i 12 podwójnych kart Ultra. Jedna co w drugiej, co w szóstej szóstce. Oraz mamy informację, że te paczki kart nie są przeznaczone do sprzedaży. Ok. Takie trzy karty, paczki, to wyjdzie z jakieś 15 kart. Plus te dwie złota. 17 jakichś kart, jeśli będzie bez powtórek. No co? Otwórzmy i zobaczmy, jak to wygląda. Zacznijmy może od pierwszej paczki. W ogóle te paczki są papierowe, kiedyś były trochę z innego materiału wykonane. I zacznijmy od końca. O, ulotka, zasady gry. Aha. Jakie mamy rodzaje kart? Karty akcji, karty pojazdu, karty zasadzek. Tutaj mamy informację o grze karcianej, która jest w albumie. Okej, okay. Dobra. Zacznijmy od pierwszej karty tyłu, a jest to powitanie. Dobierz trzy karty. Akurat tego sezonu nie oglądałem, więc nie wiem, kto to jest. Dalej. Kurczak w grze. W tej turze jeden z twoich sojuszników na arenie może się pojedynkować z sąsiadującym sojusznikiem przeciwnika. Aha. Okej. Okay. Pamiętam, że ten kurczak to był jakiś taki piorunowy. Tutaj. Podła dżunglowa drużyna. Mamy wodza oraz strażnika gromu. Strażnik gromu jest u mnie już na kanale. Recenzja tej gazetki. Okej. Okay. Jeszcze dwie karty. Tutaj będzie Shintaro Call. Ok, i ostatnia pewnie karta puzzle. A nie, zła drużyna dżunglowa. To jest chyba jakaś limitowana, tak? Nie, holograficzna. O. Bardzo fajnie tutaj się nam trafiło. Zacznijmy od drugiej. Czy mamy zasady? Okej, okay, to sobie odłóżmy na bok, bo już czytaliśmy. Pierwsza karta.
Uzbrojony, wszyscy twoi sojusznicy dostają 20 plus 20 do każdej wartości. Dobierz kartę. Tutaj Elektromech Jaya. Za każdym razem, gdy zagrywasz kartę akcji, wszystkie karty na arenie należy obrócić o 180 stopni. Okej. Ten zestaw to był 4+. Tutaj dalej Funks. Okej, jakiś czarodziej grzyb. Tutaj zła drużyna Legacy. Mechanik. Okej, tutaj. Okej. I ostatnia karta. O! Mega Stwór Gultar. Popłach. Plus 20 do każdej wartości wszystkich innych kart Mega Stworów, jakie kontrolujesz na arenie. Też jakaś błyszcząca. Drugą paczkę już mamy omówioną. Teraz pora na trzecią. Co jest, przykleiło się? Nie. Okay, nie mamy, ale już widzimy, że mamy kartę puzzle. Pierwszą kartę Katamaran opiekunów. Możesz dobrać karty ze stosu zużytych kart zamiast talii. Okay. Karta puzzle. Dojdę. Tutaj kolejna karta Dumny Gravis. To był mistrz grawitacji, jak dobrze pamiętam. Tutaj drużyna nindroidów. Okej. I ostatnia karta. Legacy Mistrz Wu. W każdej paczce kart mamy jakąś srebrną kartę. I zobaczmy, czy mamy jakieś powtórki. Tutaj wszystkie zbierzemy. Dobrze się trafiło, bo akurat w żadnej paczce kart nie mieliśmy ani jednej powtórki. Trzy holografii. Trzy takie srebrne karty. Dwie karty pojazdów. Jedna karta puzli. Oraz dwie karty akcji. A reszta... 7 postaci, no to jest 7 kart, no to są karty postaci. Z czego 3 są kartami drużyn. Okay, jak na 3 karty, no to bardzo dobrze się trafiło. Mogły się trafić jakieś powtórki, ale się to nie stało. I wszystko dobrze. To wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałem. I widzimy się kolejnym razem. Cześć.